Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj, zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego siódmego modułu kursu Podstawy Produkcji Zwierzęcej. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie. Zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Oznakowanie zwierząt gospodarskich różni się nieco w zależności od gatunku oraz przeznaczenia. Zwierzęta oznaczamy za pomocą znaków identyfikacyjnych. Są to kolczyki, tatuaże lub mikrochipy. Wyróżniamy dwa rodzaje kolczyków do oznakowania zwierząt: żeński, męski, zakładanych odpowiednio z przodu i z tyłu ucha. Wykonane są one z giętkiego tworzywa, barwy żółtej dla bydła lub łososiowej dla owiec, kus i świń oraz tak skonstruowane, aby nie było możliwe samookaleczenie się zwierzęcia oznakowanego. W przypadku bydła na obu uszach zakłada się kolczyki lub duplikaty z numerem identyfikacyjnym zwierzęcia. Kolczyki zawierają znak graficzny, agencji rozwoju i modernizacji rolnictwa, symbol kraju, numer serii. Kod kreskowy, numer zwierzęcia oraz cyfrę kontrolną. U świn na grzbiecie lub na uszach tatuuje się numer identyfikacyjny danego osobnika, bądź na lewe ucho zakłada się kolczyk lub duplikat z numerem identyfikacyjnym. Na kolczyku znajduje się numer gospodarstwa, znak graficzny, numer stada, w którym urodziło się zwierzę. Owcom i kozom na lewej małżowinie zakłada się kolczyk z numerem identyfikacyjnym, a na prawym uchu kolczyk z elektronicznym identyfikatorem z numerem identyfikacyjnym zwierzęcia. Kolczyk zawiera takie informacje jak znak graficzny, symbol kraju, numer serii, numer zwierzęcia i cyfrę kontrolną. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.